Dzień dobry Państwu. Otóż proszę Państwa, ja tu zainspirowała mnie taka książka na temat, proszę Państwa, budowy barci, gdzie te barcie są, proszę Państwa, opisane, natomiast instrukcji obsługi, proszę Państwa, do tego nie ma i tam nie jest napisane, bo 100 lat już po wywiezieniu ostatniego barcika na Syberię wiedza na temat obsługi barci została już zapomniana. Natomiast to na ten temat tych konstrukcji ja teraz sobie pozwolę powiedzieć, bo wszystko musi być. Otóż proszę Państwa, w każdej profesji, wykonawcy każdej profesji można podzielić na zawodowców, naśladowców i partacze. Otóż proszę Państwa, zawodowy bartnik nie dziubał żadnej dziury w żadnym drzewie, bo jest to praca męcząca i zabierająca czas. Otóż taki zawodowy bartnik od razu szukał sobie, proszę Państwa, w spróchniałym drzewie gotowej dziury, przystosowanej w naturze do życia psu, bo to jest, proszę Państwa, bardzo ważne, z jakiego materiału ciągle te pytania. Otóż ze spróchniałego, przejedzonego przez korniki. Takie drzewo jest ciepłe, proszę Państwa, i higroskopijne, czyli potrafi dużo wody wchłonąć, dużo wody oddać i jest to idealnie. Co robił z tym taki zawodowiec? Otóż, proszę Państwa, w tym zawodowiec, jeżeli chciał wyciąć w tym dziurę, ale jeżeli mu się robić nie chciało, to, proszę Państwa, stawiał to jako bezdenek, czy wieszał na drzewie jako bezdenek, natomiast obsługę robił w ten sposób, stawiał to pionowo. Stąd tam w tej książce właśnie przeczytałem, po co ci ludzie te barcie ściągali i wciągali na górę. Otóż właśnie po to, żeby je na dole obsługiwać i na zimę przewozić do swoich wstępników i zimować w domu, a nie, proszę Państwa, na drzewie. Dobra, za dużo było opowiadać, ile przewozowałem. I teraz tak, co robił, proszę Państwa, naśladowca, który rokował i żeby zawodowcem zostać? Otóż, proszę Państwa, naśladowca szukał oczywiście też drzewa spróchniałego i z takiego spróchniałego, w takim spróchniałym drzewie rzeźbił dziurę, proszę Państwa, która miała kształt okrągły, zresztą tu jest lekko stożkowy, w zależności od tego, czy to był bezdenek, główczak, czy, proszę Państwa, tak zwana barć prosta, zamknięta z obu stron, co chciało uzyskać. Tym wszystkim wycinał zatwór, montował oczkę. Natomiast, proszę Państwa, jak robił partacz? Otóż partacz, proszę Państwa, jak to partacz? On chciał, żeby te barcie stały 100 lat, służyły jeszcze jego wnukom albo i prawnukom i żeby tych psów było dużo, więc, proszę Państwa, on wybierał drzewo twarde, świeże, mocne, dla pszczół tak naprawdę nieprzydatne. Ponieważ w tych pszczół, w takich drzewie mu się tam włazić nie chciało, to, proszę Państwa, on tych barci dziubał dużo, jak dużo zaraz powiem, i oczywiście nie zwracał uwagi na kształt tych otworów. A ponieważ przeważnie jak się dziubie w tym drzewie, wychodzą jakieś prostokątne, zostają jakieś, proszę Państwa, rogi. W rogach jest ciężko sprzątać, co wszyscy wiemy, to tamto plugastwo w tych rogach u pszczół też się lęknie. Pszczoły chorują, nie chcą w takim czymś w ogóle, proszę Państwa, mieszkać. Natomiast dam tu może następny przykład, właśnie, żeby to, co z tego zostało i dopiero. Otóż, proszę Państwa, pokażę tutaj, jak wygląda konstrukcja tak naprawdę i o co tu chodzi bardziej szczegółowo. Otóż, proszę Państwa, jak taki partacz już się w tym drzewie nadziubał, robił oczywiście dziurę, żeby to się nazywało oczko, żeby pszczoły mogły wchodzić i wychodzić. I ten partacz, proszę Państwa, to się nazywa oczkas. Ten oczkas w tą dziurę wsadzał. I teraz o co tu chodzi? Otóż, proszę Państwa, pszczoły plastry budują na zimno. Czyli pszczoły plastry będą budowały tak. I teraz co się dzieje w tym momencie? Otóż po pierwsze, tylko środkowy plaster jest podparty. Wszystkie pozostałe wiszą i ponieważ plastry są ciężkie, potrafią się urywać. Ale to nie jest nieszczęście, proszę Państwa. Nieszczęście polega na tym, że jeżeli pszczoła zbuduje plastr jeden obok drugiego, ten właśnie oczkas utrudnia wentylację między plastrami. Więc ta, proszę Państwa, pomieszczenie niewywentylowane zachodzi znowu różnego rodzaju plugastwem. Pszczołom jest tam też znowu ciężko sprzątać, więc plugastwo się rozwija, pszczoły zaczynają chorować. A to jest, proszę Państwa, jeszcze pół nieszczęścia, ponieważ tu proszę zwrócić uwagę, tak zabudowany kołek
robak, który tu chce wejść, ma od góry przeważnie taki robak jest mocno pancerzony, natomiast podbrzusze, jak każdy, ma miękkie. I ten robak, włażąc przez tą dziurę, to podbrzusze sobie przyciska do takiego kółka i włazi do barci, a pszczoły tak naprawdę w ten pancerz z góry mogą tłuc. Natomiast jeżeli tu nie mają te robaki takiego kołka, musi ten robak najpierw łeb tą dziurą wychylić. A łeb, proszę Państwa, z każdej strony, jeżeli jest do niego dostęp, łatwo można uciąć. I to, proszę Państwa, działa. Bo nawet jeżeli ten robak się chce tu wejść, musi się dalej wychylić, bo ten pancerz na grzbiecie ma sztywny. W związku z tym zawsze go można od brzucha dopaść i wtedy takiego szerszenia, co ja często spotykam, szerszenie mi leżą na dnie barci, pszczół dookoła zabitych nie ma, ponieważ pszczoły go potrafią szybko otoczyć z każdej strony i w 7 ugotować, bo one tak je zabijają. Jak montował zawodowiec? Otóż zawodowiec, jeżeli ktoś to bartnictwo chce odtwarzać, zaraz tu powiem, montuje po pierwsze. W oczkasie daje taki klinik, nie będę już to opowiadał, może pokaż szybko z tej strony. Tu jest to klinowe ścięcie, takie wejście jak do średniowiecznego zamku. Tu jest płasko, natomiast oczkas zamontowany jest tak i jeszcze mało tego, żeby te plastry było kiedyś w przyszłości łatwiej było wyciągać. Oczkas jest zrobiony ruchomo. Przy tym się trzeba narobić, ale ma to, proszę Państwa, ręce i nogi. I dopiero wycinamy tamtą dziurę. I tak jest, proszę Państwa, tu na temat tego partaczenia. I otóż, dlaczego ja to wszystko w ten sposób opowiadam? Otóż, proszę Państwa, barci wykonane przez zawodowców się nie zachowały. Ule, kłody, ule polskie były robione z drewna spróchniałego. Po 100 latach, już do roku 1937, jeżeli tam coś jeszcze było, to się sypało, proszę Państwa, w rękach. Natomiast barcie partacza, zrobione z dobrego, twardego drzewa, jest tego pełno i nawet w tej chwili można to spotkać. I teraz, proszę Państwa, jeżeli ktoś nawet jest bardzo dobrym naśladowcą i bardzo się stara, opierając się, proszę Państwa, na pracy partacza, tylko partaczem może zostać. Więc żeby to odtwarzać, te konstrukcje, no niestety tam najpierw naturę tego życia, tej natury, tych pszczół, tych robaków, tych ptaków, które to zjadają, trzeba po prostu dogłębnie poznać. Albo skromnie tutaj powiem, poczekać na moją książkę, postaram się napisać instrukcję obsługi do tych narzędzi, nawet jak to są narzędzia przez partaczy wykonane. Trochę pojechałem.